Halo, dzień dobry. Witamy Was w naszej pierwszej podróży skończonym vanem. Wczoraj troszeczkę późno zaczęliśmy szukać miejscóweczki, ale udało nam się znaleźć całkiem fajne miejsce. Jesteśmy w pięknym lasku, roślinki śpiewają. Było naprawdę spokojnie, cicho, nic nam nie przeszkadzało. Chodzi wybasto, bo w nocy było około 2 stopni. Dosyć chłodno, ale już się teraz rozpogadza. Chciałem szykować śniadanko, Monika tam jeszcze śpi. Zaraz ją obudzę, niech wstaje. Piękny poranek. Zaraz zasiadamy do śniadanka, tak? Mhm. O, już jak poukładałeś w tym lodówce? No tak poukładałam, że wszystko leci. To wszystko wypada. Jak tam? Super. Wczoraj trochę popadało, ale dzisiaj już nas przywitała piękna pogoda. Słoneczko, ciepło. Idziemy zaraz na spacer po lesie. Mamy tutaj takie ścieżki hikingowe, więc sobie trochę pochodzimy. Aha. Piję tylko kawusię. I lecimy. I lecimy. Dokładnie. A lecimy do lasu. Dotarliśmy do miasteczka Hanston i idziemy sobie teraz wzdłuż szlaku, który się nazywa Wolf Trail. Tak, jesteśmy już nad morzem. Tak, z tyłu jest morze, jesteśmy na klifie. Tutaj jest fajnie, jest tam z boku ulica i sobie zaparkowaliśmy tam naszego kampera. Tak, słuchajcie, fajna miejscówka, do 22 można stać za darmo kamperem. No niestety nie można nie tutaj można nocować, ale ogólnie cały dzień spędzić można nad morzem. Tak, jest piękna pogoda, więc spędzimy ten dzisiejszy dzień tutaj na wybrzeżu Hanston. Idziemy teraz w stronę latarni morskiej. Tam mamy latarnię, która została zbudowana w 1840 roku. Tak, i słuchajcie, taka ciekawostka. Jest to pierwsza latarnia na świecie, w której został zastosowany reflektor paraboliczny. Także nie ma takiej drugiej na świecie. Niestety, w którymś roku przeszła w ręce prywatne. Tak, już teraz nie działa. Już nie działa, widocznie komuś się nie opłacało. Nie spełnia już swojej funkcji. Dalej będą klify, podobno bardzo piękne, więc idziemy je zobaczyć. No i może uda nam się też zobaczyć foki. No są tu foczki. Tak. Jest tutaj dużo, dużo fajnych, naturalnych takich rzeczy do oglądania, więc lecimy. Mamy kolejną latarnię morską, tylko ta jest dużo, dużo starsza, dużo bardziej prymitywna. W tym koszu na górze trzeba było rozpalić ogień. Rozpalić ogień. Dokładnie jest ich 400. No, to... Piękna pogoda. Tak, słuchajcie, jest prawie połowa maja, a muszę chodzić w kurce, ale jest słonecznie, no, jest pięknie. I tak nie narzekamy, bo miało padać cały czas, więc jest super. Co, wynajmujemy taki? Tak. Co? Super słodkie. Jesteśmy na plaży w starym Hanston? Hanston, no. Tak, stary Hanston to jest.
Tak, słyniana z tych kolorowych właśnie domków. Bardzo fajne. Wynajęłaś ten domek? Tak, tylko klucze gdzieś zgubiłam. Ojej. No cóż, nie będziemy do środka. Słuchajcie, jest tutaj naprawdę cudnie. Jest taki spokój. Zero komercji. Dużo, dużo natury. Naprawdę można odpocząć. Prawie jak nie Anglia. Jakby było jeszcze trochę cieplej, to naprawdę południe Francji. No w końcu doszliśmy do klifu. Nie możemy podchodzić tam za blisko, bo podobno się osypują, a nie chcemy dostać jakimś kamieniem w głowę. Są takie dwukolorowe. Ten taki rdzawo-pomarańczowy kolor to jest piasek z tlenkiem i żelazo. A na górze jest wapień. Wapień, tak, czyli kreda. Świadczy on o tym, że było tu kiedyś bardzo ciepłe miejsce. No. Może teraz też jest, ale no nie są to tropiki. A w ogóle ogólnie tutaj Norfolk znajduje się na wschodnim wybrzeżu Anglii. A tutaj właśnie Hunston to jest to miejsce, gdzie można zobaczyć zachód słońca. Jak słońce wpada do morza, no i jak pięknie oświetla te klify. Także wrócimy tutaj wieczorem na zachód słońca i zobaczymy, jak te klify się prezentują. Tak. Także idziemy dalej. Szukamy wraku łodzi teraz. Bo podobno jest tutaj wrak starej łodzi. Więc szukamy go. I mamy nadzieję, że go znajdziemy. Dokładnie. O, tutaj właśnie widać, jak się osypują. No to spore są głazy. Szczerze powiem, nie chciałabym dostać takiej w głowę. No i doszliśmy w końcu do tych gloniaków, jak ja to nazywam. Czyli kamieni porośniętych glonami. Z tyłu mamy piękne klify, oczywiście dwukolorowe. A tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda dno morza. Bo jest to krajobraz po odpływie. To jest nasza łódź. No właśnie nie wiem, gdzie jest ta łódź. Idziemy dalej szukać. A jeszcze są tutaj niebieskie kraby, więc może znajdziemy jakiegoś. Na patelnię. Tak. Na kolację dzisiaj. Może muszelek nazbieramy, bo jest też tu bardzo dużo. No kamyczków raczej nie będziemy brać na pamiątkę. Nasz synek kiedyś zbierał. Tak, są dosyć spore. No tego możesz wziąć. No tak, to są nawet tak. Mule. Dobra, idziemy dalej, szukamy tego wraku. Szukamy wraku. Nie ma się co opierniczać. Trzeba znaleźć wrak łodzi. Tak, gdzieś tam musi on być. Patrz, ile tu glonów. No i ptaków jest bardzo dużo. Pewnie mają tutaj dobre pożywienie, jak morze odpłynie. Wyjadają te wszystkie ślimaczki. Pewnie te niebieskie kraby, o których wspominaliśmy. Albo niebieskie kraby, tak. A to wygląda jak futro. Te glony. O, patrz! Co? Jest łódź! To dlaczego nie było widać, bo ona się całkiem zlała z tymi kamieniami. No czad. Jest, znaleźliśmy wrak. Tak, jest to wrak angielskiego parowca, który się nazywał Sheraton. Tak. Sorry. It's right. No worries. I've got a few shots of people's fate in the background. W 1947 roku ta łódź przydryfowała, zepsuta do wybrzeży Hunston. No i większość została wyrzucona na złom, ale kadłub cały został i leży tutaj do tej pory. Czyli bardzo fajnie się komponuje w tą tutaj, w ten krajobraz. Bardzo fajnie, tak. Naprawdę nie było z tego, co było widać.
Mały chłopiec polatał sobie samolotikiem. Tak, było cudowne. No w ogóle jest to ładnie, bardzo ładnie. A ja sobie trochę odpoczęłam. Na kamieniu. Na kamieniu. Karin, good afternoon. Good afternoon. How are you? What are you doing here? Karin, what are you doing here? What am I doing? Yeah, you pick up the stones. Yeah, I do that. I do that to protect the base of the cliff. All right. Oh, from the waves. You're a strong man. Right. See that red one? Yeah. Put over there for me. Just there. Just here. Yeah, yeah. On the bottom. That one. That one there. Yes, I keep putting. Oh. Yes, and you got it. Here you go. Well done. So you do this every day? Yes. That's it. Well done. And this one? No, that one. That one? Really? Well done. Here you go. Good man. Good man. Thank you and very much. One? How about that one? Yeah. Just here. Well done. So you do good. This every day? Every day, except Saturdays. I do Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Really? I come down here at 9:45 and I pack in at 10:45, 6 days a week. Every day, 4 hours, 3 hours? Yeah, every day. So you clean all that stuff? Sure, then. Yeah. All that, that's all my work. So you work? Yeah. Over 30. How many years have you done this? Over 30 years. Wow. 30? Yeah. Respect. Okay. Fair play. Right. How old are you? 84. I'll be 84 on the 4th of June coming. So I'm getting on. Strong man. I'm younger. Thanks. Thanks a lot. Okay. All the best. Take care. All right. See ya. O, słuchajcie, to ten pan ma 84 lata i od ilu? 30 lat. Sprząta tutaj plażę, przychodzi codziennie i zbiera kamienie. Pozbiera zabezpiecza tutaj wszystkie klify. Tutaj, zobaczcie jak to jest czysto wyzbierane. Tak. Zabezpiecza klif przed falami, tak powiedział. Stara się, żeby ochronić ten klif, żeby się więcej nie zwalał tutaj na plażę. No i jeszcze segreguje kamienie, patrzcie, tak, muszą białe, być białe do białych, czerwone do czerwonych. Także Pawła zatrudnił... 84-letni człowiek. Pawła zatrudnił do tych najcięższych. Jak jakiś się czujesz? Mam wkład w obronę tego wybrzeża. No, widzisz. No, fajny, bardzo, bardzo fajny człowiek. Ręce, słuchajcie, miał takie ręce, jak się ze mną witał i żegnał. Spracowane? Normalnie miał takie jak tarki, tak jak... No jak codziennie ile? 4 godziny zbiera kamienie? Nie, 3, od 10 do 1. Tak, codziennie od niedzieli do piątku. Sobotę tak. Ma wolną. Sobota wolna. Od 10 do 1. Patrzcie jak tu wysprzątane. Tak, na wszystkie podsypane do góry. Masakra, naprawdę podziwiam go. No. No i jak kawusia? Dobra. Dobra? Mamy kawusię z takim widoczkiem. Na morze. O, jestem bardzo zauroczony tym miejscem. Pięknie, spokojnie. Tak. I nie cały dzień nie widziałam maski, dopiero teraz musiałam ją założyć. No, zapomnieliśmy. Chociaż przez chwilę się zrelaksowaliśmy w końcu już na tego mikrofonu, nie? No, dokładnie. Dobra, to zjemy sobie teraz coś. Ja mam jakieś ciacho, Monika ma kawę. I robimy odpoczywamy. A ten pan dopiero teraz skończył zbierać kamienie. Nie, jeszcze zbiera. Naprawdę jestem w szoku. Ten pan tam zbiera kamienie, już jest po 13:07. Także już powinien iść do domu, a jeszcze zbiera. Samotnie wraca do domu po 3 godzinach sprzątania kamieni. Niesamowity człowiek, 84 lata, zobaczcie na to,
jeszcze sprząta tutaj przy krawężniku wszystkie śmieci. Niesamowity człowiek. Erozja klifów w Hanstone narusza linię brzegową każdego roku. Jednak mają one swojego opiekuna. Dla niektórych wariat, dla nas Michael Kennedy jest człowiekiem, który utwierdził nas w przekonaniu, że praca, która staje się pasją, dodaje sił witalnych na długie lata. Chcielibyśmy mieć tyle energii w jego wieku. Pamiętajcie pomóc panu Michaelowi, jak będziecie w Hanstone. My natomiast ruszamy na plażę w Lancaster. Słuchajcie, dojechaliśmy na plażę Lancaster. Jest tu parking przy samej plaży. Można wjeżdżać kamperami, bardzo duży. Tylko trzeba płacić 4 funty za 2 godziny, także nie jest tani, ale zaraz zobaczymy, czy było warto. Tak, są tutaj rozlewiska, rzeka wpływa do morza, jest tutaj piękna ścieżka, także przejdziemy się. Tak, jest tu przystań dla wielu rodzajów ptaków. No i zobaczymy, jak to wygląda. Tak. Może rezerwat natury. Tak, może posłuchamy w końcu szumu morza. No i mamy plażę. Słuchajcie, plaża jest olbrzymia. Cudowny biały piaseczek. I szybko idące fale. Bo morze zalewa tą plażę bardzo szybko, 2 razy dziennie. Tam widać, dokąd jest mokre, to dotąd dojdzie woda. Także trzeba być ostrożnym. Woda może nas odciąć. I może nie być przejścia. Jakby ktoś wyłączył tą klimatyzację, to by było. Och, pięknie tutaj jest, można naprawdę odpocząć. Ten widok, ta bezkresna plaża, tak mało ludzi, jest naprawdę cudnie. Mógłby jeszcze tylko ktoś wyłączyć klimatyzację, to bym zdjęła czapkę, bo mi wieje po uszach. Kojarzą ci się z czymś te plaże? Bo mi z Polską, z polskim morzem. Nie? No, i z Alcosebre. Tam też jest taka duża plaża, szeroka. Ale ogólnie jest pięknie. Matko, jak my tu przejdziemy? Nie wiem. Jak przyszliśmy tędy, ale... Ej, słuchajcie, jaka jazda, stamtędy przyszliśmy, teraz nie mamy jak przejść. Drugi raz w tym dniu zalewa tą plażę woda i jest naprawdę przypływ bardzo, bardzo szybki. A tam normalnie jeszcze pół godziny temu szliśmy i woda była bardzo, bardzo daleko, nie? Nie wiem, zostało nam chyba szukać tutaj pomiędzy tymi klifami jakiegoś przejścia. Chyba musimy iść tam dalej teraz. No. No zobacz, jak się szybko zbliża woda. No, strasznie. No to szukamy. No to szukamy. No mam nadzieję, że zaraz coś znajdziemy. Wydaje mi się, że tutaj między tymi widmami jakieś będą przejścia. Spokojnie. Spokojnie, woda nas nie zaleje. Na pewno coś znajdziemy, nie? Bardzo piękne miejsce. Naprawdę. Podobno. Tak się zrelaksowaliśmy. No. Fajną miejscówkę mieliśmy za wiatrem. Tym bardziej, że tak bardzo już tęsknimy za Polską, bo już prawie 2 lata nie byliśmy i tak nam się tu przypomniało polskie morze, bo są i wydmy, i rozlewiska takie, biały piasek. No zobaczcie sami. Cudownie, poczułem się jak w Polsce nad morzem. Jest Monika coś znalazła. Tu znalazłaś? A, tutaj idziesz za ludźmi. Aha, no dobra, okej. Jest, wyjście.
Hej! Wyjście z potrzasku. No. Stoi nasz ciapek tam daleko. O, widać go. Największy na całym parkingu. Największy na całym parkingu. Nie, stoi jeszcze jakiś biały kamperek. A jak ktoś lubi grać w golfa, to miały być tu rozlewiska, a jest pole golfowe. Tak. Też musi być coś dla golfiarzy w sumie. Co znalazłaś? Znalazłam niebieskiego krawa. Nieee! Tyle go szukaliśmy na tamtej plaży, że go nie mogliśmy znaleźć, aż go w końcu znaleźliśmy. Chyba, że on gryzie. No weź, uciekaj z tym. No i dojechaliśmy. Na miejscówkę z piękną widoczką. Jeszcze z kaczkami w gratisie. Wróciliśmy na klif w Hanston. Będziemy się relaksować przy zachodzie słońca. Jest to jedno z nielicznych miejsc na wschodzie Anglii, gdzie możemy podziwiać, jak słońce wpada bezpośrednio do morza. Jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, skomentujcie. Zapraszamy wszystkich nowych widzów do subskrybowania naszego kanału. No i widzimy się następną sobotę. Trzymajcie się, hejka!